Witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Marek Płucha i w ciągu najbliższych kilku minut opowiem kilka słów o sobie, a przede wszystkim zaproszę Państwa do cyklu programów pod tytułem Ścieżki ku zdrowiu. Z wykształcenia jestem lekarzem niepraktykującym, jak również ekonomistą po Master of Business Administration, również niepraktykującym. Od ponad 20 lat zajmuję się szkoleniami i coachingiem, czyli rozwojem ludzi, zarówno wewnątrz dużych organizacji, korporacji, jak i indywidualnych klientów. Początkowo myślałem w kategorii przyczynowo-skutkowej. Zresztą takie było moje wykształcenie ekonomiczno-medyczne. Potem zauważyłem, że to podejście do rozwoju ludzi ma pewne ograniczenia. Zacząłem poszukiwać szerzej. Skończyłem studium psychologii procesu, skończyłem Akademię Psychobiologii, jestem terapeutą EMDR, czyli zajmuję się pracą z traumą. I to podejście, tą ewolucję podejścia chciałbym też Państwu pokazać na przykładzie. Jeśli pomyślimy o rozwoju medycyny, to widzimy, że od wieku XIX ten rozwój jest niezwykle intensywny. Szczególnie te specjalizacje zabiegowe. Myślę tutaj o chirurgii, ortopedii, anestezjologii i wielu innych. Spektakularne osiągnięcia. Jeśli pomyślimy zaś o królowej medycyny, o internie, o chorobach wewnętrznych, to okazuje się, że ten rozwój jest tutaj troszkę inny. Przyjrzyjmy się jednej z chorób, która dotyczy wielu z nas. Nadciśnienie tętnicze. Około 29% populacji polskiej cierpi dzisiaj lub będzie niedługo cierpiało na nadciśnienie tętnicze. Prawie co trzeci Polak. Choroba, która być może nie zabija od razu, ale która dotyczy każdego z naszych organów. Od oczu, mózgu, poprzez serce, nerki, naczynia krwionośne, cały nasz organizm. I teraz jeśli otworzymy podręcznik akademicki, jeśli otworzymy książkę na temat nadciśnienia tętniczego, albo jeśli wygooglujemy takie hasło, to cóż zobaczymy? Jakie są przyczyny nadciśnienia tętniczego? Ta lista jest niezwykle, niezwykle długa. A na koniec przeczytamy, że to schorzenie jest w 80-90% idiopatyczne. Co to znaczy? To znaczy, że nie wiemy, jaka jest etiologia, nie wiemy, jaka jest przyczyna tej choroby. Z jakiego powodu de facto ten pacjent się do nas zwrócił. Dalej, jeśli popatrzymy dalej i pomyślimy o tym, w jaki sposób lekarz powinien leczyć to nadciśnienie, to okazuje się, że ma do wyboru 5 grup leków pierwszorzutowych. Co to znaczy? To znaczy, że powinien terapię zacząć właśnie od leku z jednej z tych grup. I tak zalecają zarówno polskie, jak i międzynarodowe towarzystwa kardiologiczne czy hipertensjologiczne. 5 grup leków. W każdej z tych grup jest pewnie kilkanaście substancji czynnych. To już mamy około 50 preparatów. Dalej, każda z tych substancji czynnych ma w Polsce zarejestrowanych po kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt leków. Tak to popularnie nazywamy. 5 razy 10 razy 10 to już mamy około 500. Wybór niezwykle trudny. Także jeśli pomyślimy w kategorii przyczynowo-skutkowej, w kategorii przedłużania życia pacjentowi, bo o to nam chodzi, nie chodzi nam tylko o obniżenie ciśnienia tętniczego, to ten wybór jest naprawdę trudny. Być może jest też tak, że to podejście allopatyczne, przyczynowo-skutkowe ma swoje ograniczenia. A przecież Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że zdrowie to nie tylko brak choroby, to pełnia dobrostanu psychicznego, fizycznego, społecznego. Ja bym do tego dodał jeszcze duchowy i finansowy. Dobrostan. I właśnie o tym będzie seria naszych programów pod tytułem Ścieżki ku zdrowiu. Dlatego, że istnieje wiele mechanizmów, które pomagają nam wrócić do zdrowia. Naszym naturalnym stanem organizmu jest pewnego rodzaju homeostaza, czyli równowaga dynamiczna. Będziemy w programach Ścieżki ku zdrowiu poszukiwać tej równowagi, indywidualnej dla każdego z Państwa. Takie właśnie będą nasze programy. Chciałbym bardzo podziękować firmie MagTerapia za umożliwienie przeprowadzenia tych programów. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie. Marek Płucha.